Dzisiaj, dzień dobry, mówimy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Wojkowic Kościelnych. Wyspani, druhowie? No nie bardzo. Jak to jest, że jesteście na każde wezwanie? Bez względu na porę dnia i nocy. Taką wybraliśmy sobie służbę, no i musimy pomagać ludziom, być gotowi w każdym momencie. Wyjeździcie do jakich akcji? No, można powiedzieć, że w ostatnim czasie Straż Pożarna jeździ do wszystkiego i do zdarzeń na drogach, do pożarów wiadomo, także do zdarzeń nad wodą. Blisko mamy Pogorie Czwórkę i Zalew Przeczycki, także no, jesteśmy od wszystkiego. Nawet kotki z drzewa zdejmujemy, jak jest potrzeba. Za nami wozy strażackie, te, które wszyscy doskonale znamy, ale też mamy jeden wóz bardzo nietypowy. No tak, jest to właśnie replika wozu, którą wykonałem ja z moim tatą. To właśnie jest wzorowany na takiej przedwojennej sikawce, no, które jak wiadomo gasiły kiedyś tutaj pożary i na terenie Wojkowic i całego, można powiedzieć, kraju. Ostatnio obchodziliście jubileusz 110-lecia. Jak to jest, że te straże, one działają od tylu lat i co ważne, one się rozwijają z roku na rok. Straże no, działają, można powiedzieć, to jest taka pasja chyba przechodząca z ojca na syna, albo z syna na matkę nawet. To jest po prostu też taka tradycja i więź, która powiedzmy łączy mieszkańców, szczególnie właśnie takich miejscowości, wsi w zasadzie, albo małych miejscowości, gdzie takie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej jeszcze działają, funkcjonują. Tutaj mamy przykład, że właśnie kolejne młode pokolenie strażaków, mamy nadzieję, będzie wstępowało w szeregi również naszej jednostki. Skuteczna pobudka dla strażaka to? Skuteczna pobudka, syrena albo dźwięk w telefonie, ustawiony właśnie... Na alarm. Tak, na alarm. No to my dziś, jak w każdy poniedziałek zresztą, tradycyjnie wybieramy jednak strażacką syrenę, by się wspólnie obudzić prosto z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Wojkowic Kościelnych.